Tak bogatego i różnorodnego programu artystycznego mógłby pozazdrościć mieszkańcom Bukowna każdy organizator imprezy plenerowej. Wśród zaproszonych wykonawców znalazły się gwiazdy reprezentujące różne style muzyczne. Tak, by każdy mógł wybrać z listy koncertów to, co lubi najbardziej. Bardzo długa była także lista imprez towarzyszących, zarówno sportowych, jak i rekreacyjnych. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych, przygotowując dla nich ogromne, wesołe miasteczko. Jeśli dodać do tego słoneczną pogodę, to opinie na temat Dni Bukowna nie mogły być inne. Wspaniale, cudownie, piękna pogoda, ciekawe programy, naprawdę przecudowne, świetnie. No, mi się bardzo karuzele podobają i jedzenie ogólnie. Wydaje mi się, że fajnie, dla dzieci przede wszystkim. Jest dużo atrakcji, jest dużo zabaw, dużo nagród jakichś tam. No i myślę, że my też się nieźle bawimy. Występy, które były. Myślę, miasteczko też w tym roku trochę bardziej rozbudowane, także atrakcje dla dzieci są większe. I pogoda. Przede wszystkim pogoda. W porównaniu z innymi to jest super w tym roku. Pogoda akurat się poprawiła. Sprawdziliśmy też, czy zdaniem bawiących się na Dniach Bukowna zabrakło jakiejkolwiek atrakcji. Chyba nie ma. Chyba nie. I to chyba najlepsza cenzurka, jaką uczestnicy imprezy w Bukownie mogli wystawić jej organizatorom. Alicja Renkiewicz, Przegląd Olkuski Live. Dalej żyję prędzej, pragnę pracy to co mam, czas doradcą swój. Wieczorami